dojechaliśmy do Freiburga. Granica praktycznie ze Szwajcarią. Z klientem wyszukany Audi A7. A7 z 2011 roku. 3-litrowy diesel. Najtańsze jakie było na internecie. Naprawdę cena okazyjna. 12 tysięcy euro kosztowało. 230 tysięcy przejechane. Tak na szybko przyjechaliśmy, już jesteśmy po oględzinach auta. Wiadomo, cudu nie można było się spodziewać za tą cenę. Normalnie zaczynają się te auta od 16 tysięcy, te auto kosztowało 12. Ale auto jest takie, jakie było w opisie i takie, jakie sprzedawca zapewniał. Takie jest, tutaj ma zderzak do malowania. Jest poobijany. Tylny reflektor zbity. I tutaj przedni błotnik i zderzak jest uszkodzony. No ale to na pewno różnica w cenie. Za te 4000 euro, jeżeli się dołoży do tego auta, no to zrobi się naprawdę ładne auto. Przejechane ma 230 tysięcy. Nie ma tragedii. Na ten silnik 3-litrowy. Kolega, który to zakupił, jest z Zakopanego. Auto dla swoich celów prywatnych. Zadowolony. Tablice już musieliśmy takie wypożyczyć, na taki będzie jechał. Są tablice eksportowe. Także jedno auto już kupione. Teraz jedziemy szukać Citroena C5. Na poszukiwanie tego auta dobry teren, bo jesteśmy blisko granicy francuskiej, także Citroen już tu powinno trochę być. Tu jest jeszcze dużo aut, ale takie raczej no różne, no akurat nie ma Citroena C5, także jedziemy gdzie indziej. Także jak coś znajdę, jakieś Citroena, na pewno transmisja też będzie z tego.